Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam troszkę powiedzieć na ten temat. Tutaj wiele ludzi mi tutaj, przeważnie na Facebooku, nie na YouTube, na Facebooku, nawet ludzie, którzy nie są u mnie na koncie Facebooka, proszę piszą do mnie, że chcą przyjechać do Kanady. Czy ja mógłbym im tutaj jakoś doradzić, czy pomóc w tym, jak to zrobić, jak znaleźć pracę? Otóż trzeba mieć dobry zawód, żeby się wybierać w taką podróż, żeby coś zdobyć, żeby ktoś się zainteresował, jakiś zakład. Po prostu bez zawodu jest ciężko nawet znaleźć pracę, bo znaleźć pracę można na komputerze, nawet będąc w Polsce, można już sobie znaleźć pracę, ale no niestety, jeżeli ktoś nie ma konkretnego zawodu technicznego czy jakiegoś innego, po prostu ma małe szanse po to, żeby tutaj przyjechać. A co się zwiąże z tym przyjazdem, to są różne możliwości na to, żeby tutaj po jakimś czasie można zostać na stałe, chociaż to nie jest takie łatwe, jakby się niektórym wydawało. Ale jeszcze chodzi o tą pracę. Jeżeli ktoś jest spawaczem, ślusarzem, czy tam, nie wiem, jak to w tej chwili w Polsce wygląda, zawody techniczne, na przykład elektryk, czy nawet stolarz, to ma większe możliwości tutaj w Kanadzie, żeby tutaj pozostać na stałe, bo jeżeli zakład będzie go potrzebował, pokaże, że mu na tym zależy, po prostu będzie dobrze pracował i będą go lubili, to wszystko mu zrobią, żeby go pozyskać, żeby tutaj został. Ale jeżeli będziemy olewać tę pracę, to niestety powrócimy z powrotem do Polski. Zresztą większość ludzi i tak wraca do Polski na tych wizach pracowniczych, także nie przyjeżdżając tutaj na taką wizę pracowniczą, nie możecie liczyć w 100%, że tutaj załatwicie sobie pobyt stały. Zresztą załatwienie tego pobytu stałego na tej wizie pracowniczej też kosztuje dużo pieniędzy, bo niestety trzeba adwokatom płacić, żeby samemu się nic nie załatwi, jedynie przez adwokata. I nawet przez adwokata nie jest to proces taki prosty, bo tu mamy znajomego, tu już jest drugi rok, bez mała 2 lata. Tutaj u mnie, tu w Vancouver. Jak do tej pory jeszcze nie dostał pobytu i nadal czeka, i nikt Wam nie powie, jak długo to będzie wyglądało. Zresztą im dłużej, to uważam, że lepiej, są większe możliwości, że ten pobyt stały się dostanie, bo tutaj przyjechał już drugi raz, tym razem już tutaj czuję się tak, jakby tu był już na stałe, chociaż jeszcze tego stałego pobytu nie ma, bo tutaj mu się bardzo podoba w Kanadzie, przynajmniej tutaj w Vancouverze. Po prostu stwierdził, że tu jest inne życie, wiele rzeczy jest bardzo łatwiej tutaj zrobić niż w Polsce. Nawet otworzyć własny biznes, bo w Polsce miał własny biznes. Ale tutaj stwierdził, że jest dużo łatwiej pod tym względem. Chociaż ludzie wszędzie narzekają, tak samo i nie myślcie, że tutaj w Kanadzie to jest perfekcyjny kraj. Niestety takiego perfekcyjnego kraju nie ma nigdzie na świecie. Także. A jeszcze chodzi o tą pracę, tak jak ja mówię, ja jestem już
powinienem być, jestem na emeryturze, właściwie jestem już od dawna, ale nadal jeszcze pracuję, bo nie mogą znaleźć na moje miejsce właściwej osoby, która by mnie zastąpiła. Bo nie jest tak łatwo kogoś zastąpić, jak ktoś pracuje ponad 20 lat i w jednym zakładzie. Nie jest to łatwe, bo niestety teraz młodzi nie garną się do takiej pracy. Bo zaznaczam, że ja wykonuję maszyny do szpitali i laboratoriów. To nie znaczy, że cała grupa te maszyny robi, bo taką maszynę się dostaje samemu. Nie tylko ja to robię, bo kilku innych ludzi też to robi. Po prostu dostaję rysunek, dostaję części wszystkie do tej maszyny, już powyginane. A ja to wszystko muszę złożyć do kupy, poskręcać, pospawać, podłączać, żeby to wszystko pasowało i żeby to wszystko pracowało, żeby nie było wycieków, żeby jeżeli się pospawa po prostu, bo tam doprowadzony jest steam, to znaczy para jest doprowadzona do tej maszyny i para ogrzewa gotową wodę. Temperatura wody jest 95 stopni Celsjusza, bo jak zaznaczyłem, to są maszyny do sterylizacji w szpitalach i laboratoriach. I takie maszyny kosztują średnio 100 tysięcy dolarów. Także jeżeli coś się źle zrobi, to nieraz można naprawić. A są takie miejsca, gdzie po prostu ta naprawa jest niemożliwa. I dlatego ta maszyna musi być wykonana porządnie, bez żadnych błędów, bo niestety te błędy tutaj zaraz wyjdą, bo te maszyny, zanim są wysłane w świat, po prostu one są testowane, próby na tych maszynach są robione, podprowadzane powietrze, para i co tylko jeszcze możliwe, i ta maszyna jest sprawdzana przez cały dzień, także nie ma mowy, że tam coś złego jest i to może przejdzie. Także ja jeszcze pracuję, dopóki mam zdrowie, ale jak do tej pory nie mogą nikogo znaleźć na moje miejsce. Dlatego oferuję wam, kto ma takie zawody techniczne i podobne, tak jak ja. Po prostu jest większa możliwość tutaj dostania takiej pracy. Bo tacy ludzie tutaj w Kanadzie nie chcą za bardzo się do tej pracy garnąć. Po prostu ciężko jest takich ludzi dostać się do pracy, tak jak u mnie w tej chwili. W tej chwili, żeby tu przyjechał ktoś z Polski, mógłby, gdyby umiał to zrobić po prostu, kto umie to zrobić, kto jest uczciwy, potrafi dobrze pracować, i by miał bardzo wielkie możliwości pozostania tutaj w Kanadzie i zarobienia naprawdę bardzo dużych pieniędzy, bo młodzi teraz, nie wiem jak w Polsce, ale tutaj w Kanadzie dużo młodych, nie ma po prostu młodych pracowników, którzy chcieliby się przyuczyć do zawodu. Każdy młody chce duże pieniądze od razu, a żeby mało pracować, a tak nie ma, bo to jest praca odpowiedzialna. Za taką pracę, która jest nieodpowiedzialna, prosta, to i proste pieniądze płacą. A jeżeli się odpowiada za to, co się robi, no niestety za to duże pieniądze są opłacane. Także to tyle chciałem wam powiedzieć, jeżeli ktoś ma taki zawód, tak jak mówię, się zawody techniczne, elektryczne, na obie obrabiarkach są bardzo duże możliwości tutaj dostania tej pracy i po prostu dość godziwe pieniądze, bo jak przyjdziecie tak bez zawodu, no niestety wam dużo tutaj żaden zakład nie zapłaci. Możecie dostać 15 dolarów, może do 20, ale nie więcej. Także nie radzę przyjeżdżać
takim, którzy nie mają konkretnego zawodu oraz nie mają żadnych kwalifikacji, znaczy kwalifikacji, doświadczenia w tym zawodzie, co chcą robić. To nie jest tak, że ja mogę wszystko robić. Po prostu jeżeli tak byście powiedzieli na rozmowie do pracy, to by nikt was nie przyjmie, bo niestety nie potrafimy robić wszystkiego. Albo robimy jedno dobrze, albo drugie niedobrze, także nie da się rady robić wszystkiego najlepiej. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy.